Mamy dzisiaj 1 grudnia i rozpoczynamy Vlogmasy 2023. Czyli tak zwana coroczna seria 24-dniowych vlogmasów. Przez 24 dni będą vlogi. I w tym roku myślę, że jestem dość na tyle zmotywowana, że będziemy to ciągnąć do samego końca i myślę, że mogą Wam się spodobać. Mimo, że powiem Wam szczerze, że nie czułam takiego vibe'u świątecznego przez ostatni czas i jakoś nie miałam takiego, wiecie, jakby uczucia, że zaraz będą vlogmasy, że zaraz będziemy nagrywać i otwierać kalendarze, to jednak myślę, że dzisiaj się dobrze już nastawimy, dzisiaj idę na jarmark świąteczny, także to też mi pozwoli, wiecie, tak się trochę... tak zrobić trochę vibe tutaj na tym vlogu i tak ogólnie też dla siebie. Serię vlogmasów prowadzę od 2018 roku, także to trwa dość długo. Wiem, że w zeszłym roku trochę oblałam całkowicie te vlogmasy i no nie było to tak, jak robiłam to co roku. Jednak w tym roku mam taką trochę, wiecie, inną motywację i też wszystko się pozmieniało. I myślę, że jestem bardziej zmotywowana niż w zeszłym roku i na pewno chcę je pociągnąć do samego końca. Ale myślę, że już możemy otworzyć moje kalendarze adwentowe i Wam pokazać, jakie są w tym roku. Co prawda jest ich mało, nie jest ich tak dużo, bo w tym roku stwierdziłam, że nie chcę, wiecie, przesadzać, ale pokażę Wam dwa z nich. Pierwszy kalendarz, jaki otworzyłam sobie, to jest od moich rodziców. Moi rodzice mi co roku robią kalendarz adwentowy, także pokażę Wam, co w tym roku tam jest. Jeżeli byliście na moich vlogmasach 2022, to wiecie o tym, że w zeszłym roku, 1 grudnia, moja mama zrobiła mi niespodziankę. Znaczy moja mama i mój tato zrobili mi niespodziankę, że polecieliśmy do Nowego Jorku i spełniłam swoje marzenie w Nowym Jorku. W tym roku też się w ogóle zdziwiłam, nie spodziewałam się tego naprawdę. Jakby, jak się dowiedziałam, że skrywali to od września, to się zastanawiałam, jak oni to zrobili, skoro się tego nie dowiedziałam. Ale mamy tutaj bilet na Lanzarote. Nigdy jeszcze w życiu nie byłam w Hiszpanii, to było też jakieś takie moje marzenie z tych wszystkich podróży, jakie tam miałam. To jednak Hiszpania to też było, wiecie, taki wewnętrzne, takie marzenie. 12 grudnia lecę na Lanzarote i będą na pewno vlogmasy. Będą trochę inne vlogmasy w takim razie, bo będą takie, wiecie, letnie, ale będzie super, myślę. Drugi kalendarz, jaki mam, który jeszcze sobie otworzysz poprzed wyjście. Myślę, że ogólnie kalendarze będę otwierała po szkole, zależy też, jaki będę miała czas. Ale mam taki jeszcze, to jest z herbatkami po prostu, bo stwierdziłam, że ja lubię pić herbaty. I to jest coś, co mi się przyda, wiecie. Świąteczne herbaty, tak wygląda ten kalendarz. Pachnie herbatami. Szczuć. Ale to w ogóle są jakieś ładne zapachy, typu na przykład, czy zapachy, smaki, na przykład zielona herbata z imbirem, albo na przykład piernikowa, albo na przykład cynamonowa. Jest jakieś po niemiecku napisane. Ale ogólnie myślę, że będą super właśnie smaki. Aha, nie mamy tutaj numerków, ale wiecie, co będziemy robić? Stwierdziłam. Skoro nie mamy numerków, to może będziemy albo losować sobie, albo dzisiaj sobie wybiorę tą po prostu, która mi się podoba. I dzisiaj chcę lemon ginger chyba. Albo o może, dobra, lawendowa czarna. Dzisiaj lawendowa czarna, zobaczcie. To jakby zestaw takich 6 różnych herbat. Myślałam, że to będzie, wiecie, na numerki, no ale trudno. Dzisiaj biorę tą, ale myślę, że albo będziemy sobie losować, albo po prostu będę sobie wybierała ta, która mi się bardziej tego dnia podoba. No co, Mazia? No dobra, pa, pa, pa. A ja skończyłam już lekcję, jest godzina 15, w sumie skończyłam je dzisiaj o 12. Jestem teraz z moim tatą. No, cię nie przywitasz. Dzień dobry. Ale co, teraz idę na trening. Jadę na trening, mam tutaj torbę, wszystko mam ze sobą. Idę jeszcze z moją siostrą coś zjeść razem przed treningiem. Czy ty nagrywasz mojego vlogmasa? Idę coś zjeść. Byłam w Maku, ale byłam tylko na kawie, bo czekałam właśnie na mojego tatę. Ale teraz idę mi sobie. A teraz nie muszę zjeść. Właśnie tak przed treningiem. Najlepszego tatusia. Najlepszego tatusia na świecie. Żeby coś właśnie zjeść i będziemy wyciskać na treningu dzisiaj. Już się... Brawo. Moją fryzurę. Fryzura of the day. Codziennie mam inną. Codziennie mam inną. A bo to za podmasa. Jezus. Ale... Merry Christmas everyone. Będzie lecieć. Ej, jo, jak to robisz? Jakie słodkie. Ale słodkie. Idziemy do żabki. Jest ładnie, a nie jak jest, nie wiem. Merry Christmas.
jest. Ostrość. Ale widzisz, jaka piękna zima w tej jesieni. Jest. Jak ładnie. Piękny śnieg. Właśnie się kierujemy już na jarmark, jesteśmy we Wrocławiu. Wróciłyśmy z treningu, szybko się zebrałyśmy i lecimy pierwszy raz zobaczyć w tym roku świąteczny jarmark. Jeszcze pada śnieg. Tak, jest pięknie. Mamy super klimat, super vibe. Jesteśmy super nastawieni. Ale ma fajne oczka. No nie, a w ogóle ładnie wykonałaś, jak się działa na świętego. Bo my po prostu bardzo ładnie wyglądamy i dlatego tak. Ej, super to wygląda. Właśnie wróciłam do domu, jest godzina 22, także jest dość już późno i stwierdziłam, że to już jest taki czas na zakończenie vlogmas. Ale zanim zrobimy takie zakończenie, chcę wam jeszcze pokazać jeden kalendarz, który kupiłam sobie dzisiaj, jeszcze będąc, w sumie moja siostra mi go kupiła właśnie po szkole, w Biedronce. Tak na ostatnią chwilę, bo stwierdziłam, że w sumie faktycznie nie mam czegoś ze słodyczami, a jednak tak jest, no kalendarz ze słodyczami, właśnie taki z Milki czy właśnie z Kindera, to jest jednak klasyka, wiecie co. Też jednak co roku taki kalendarz jest gdzieś i co roku otwierasz tą czekoladkę, żeby ją po prostu zjeść. Także tym razem mam z Milki. Otworzymy sobie od razu pierwsze okienko. Pokażę wam, co tam mamy. Jest on taki bardzo basicowy. Jakby mi się wydaje, że w ogóle co roku to są takie same czekoladki i to się chyba na, z roku na rok nie zmienia. Nie wiem, rok temu go nie miałam, 2 lata temu też go nie miałam. Chyba 3 lata temu albo 4 lata temu. Także nie pamiętam. Szukałam sobie pierwszego okienka. I okienko numer 1 jest tutaj. I mamy, uwaga, łyżwę. I tak, chyba to się w ogóle nie zmienia. Chyba rok temu też była łyżwa. Z tego, co gdzieś widziałam na innych vlogmasach. Oprócz właśnie kalendarza z Milki i tego z herbatkami, co wam dzisiaj rano pokazywałam, mamy także kalendarz od Andiax. Ten taki, to jest jeszcze, to jest ta druga wersja, bo była jeszcze ta inna wersja. To jest ten, gdzie mieliśmy tutaj kominek, który wam zaraz pokażę, który dzisiaj rano już został odpakowany. Też będziecie mieć przebitkę, jak odpakowywałam ten kalendarz rano. Znaczy bardziej moja mama. No i tutaj mamy ogólnie 24 woski. Każdego dnia będzie inny zapach wosku do kominka. Mamy tutaj wszystkie spoilery, ale raczej nie chcę je czytać, bo one są pokazane na każde właśnie okienko. Także nie chcę sobie spoilerować.